Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Piradiusz i zapraszam was na kolejny odcinek Stalkera Zewu Prypeci. Ostatnim razem odwiedzaliśmy anomalię Żelazny Las, w której rozbił się helikopter, jeden z helikopterów. Zdobyliśmy w nim mapy i teraz mamy znaleźć kogoś, kto interesuje się mapami. Początkowo myślałem, że może to być Sowa, ale może niekoniecznie. Być może tymi mapami się zainteresować któryś z przewodników. Okej, teraz strzelam, bo tak naprawdę nie pamiętam, kto zrobi użytek z tych map. Nie wiem, nie mam pojęcia. Być może jeżeli przewodnik dostanie te mapy, pozwoli nam trochę taniej się przemieszczać pomiędzy regionami, bo na tak na dobrą sprawę moglibyśmy już przejść do Janowa. Ale nie chcę tego jeszcze robić. Nie chcę tego jeszcze robić z tego względu, że tutaj zostały różne miejsca, które sobie pozwiedzamy. I tak na przykład w dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie do anomalii Sosnodąb, którą mieliśmy już odwiedzić jakiś czas temu, a może nie. Obiecałem, że ją odwiedzimy. Tylko że jest mały problem. Mamy noc, więc będzie bardzo ciemno. To będzie bardzo trudna, może nie tyle droga, ale nawigowanie tutaj na tej anomalii będzie dosyć kłopotliwe. A potem zobaczymy. Potem zobaczymy tak naprawdę. Prawdopodobnie wrócimy do Skadowska. Przed chwilą dostałem powiadomienie, że otrzymaliśmy kolejne materiały. Może nie materiały, ale środki medyczne. W ramach wdzięczności Stalkerów za rozwiązanie zagadki. I to one się przydadzą. One się przydadzą. To są zapewne zwykłe apteczki, być może ewentualnie jakieś antyrady. Ale w sumie to jest podstawa każdego stalkera, podstawa ekwipunku każdego stalkera, także to się na pewno przyda, to się nie zmarnuje. A póki co ruszajmy do tej anomalii. Będzie, no tak jak mówię, kiepsko, bo jest 22:20, jest ciemno, niewiele widać, ja też niewiele widzę tak naprawdę, bo słońce napiernicza mi po oknach. Więc sam widzę niewiele, ale mam nadzieję, że u was będzie to trochę lepiej. Dobra, muszę spojrzeć, gdzie my jesteśmy. Tutaj. Właściwie możemy iść cały czas prosto. Oho, czyżby gra się... Dobra, jest. Nic nie słyszę na razie. Nic nas raczej nie goni. Nic nas raczej nie ściga i nic nas nie śledzi. To jest oczywiście dobra wiadomość. Ale możliwe, że... Okej, to kruki. Dobra, możliwe, że tutaj coś będzie. Zresztą nie wiem, jakie tutaj jest ukształtowanie terenu nawet. Nie mam pojęcia. Być może przed nami jest jakiś poważny spad. I być może nie będziemy mogli przejść prosto. Sama anomalia Sosnodąb jest w zagłębieniu, więc... może... Tak, jest w zagłębieniu. Dobrze. Tutaj zresztą widać te jakby koryta albo jary. Jar. I gdzieś tam sobie rośnie właśnie taki zmutowany sosnodąb. Czy to w ogóle możliwe, żeby tak dwa gatunki odległe się pomieszały? Raczej nie. No ale cóż, to jest zona. Jeżeli nie wiadomo, co chodzi, to jest zona. Ups, trochę hałasu narobiłem. Zebraliśmy swoją drogą ostatnio chyba 3 świetliki, jeżeli dobrze pamiętam. Tak jest. Świecidełka. Przepraszam, to są świecidełka. Jeżeli dobrze pamiętam, brodacz chciał, żebyśmy je zdobyli. Więc jeżeli się uda, to mu je sprzedamy. Mam nadzieję, że sowicie nas za to wynagrodzi. Bo zdobycie tych artefaktów było... No może nie było jakieś piekielnie trudne, ale... Okej. Psy. I... Czy ja tam widzę zombiaki? Jasna cholera. Dobra, trzeba się schować. To są prawdopodobnie zombiaki. Problem jest taki, że ja nie widzę dobrze. Prawdopodobnie nawet z lornetką. Okej. Tak jest, to są zombiaki, cześć. Czy mamy do czegoś tłumik? Mamy pistolet z tłumikiem. Ups, nie tak. Dobra. Majorze, a twoimi potrzebami żywieniowymi zajmiemy się później. Na razie zajmijmy się nimi. Cześć. What?
Powiem wam tak, to jest jeden z najtrudniejszych przeciwników do trafienia dla mnie, właśnie z tego względu, że się gibają. Jak to możliwe, że jeszcze nas nie wykryli? Chole... nie. Spadaj, to... Dobra. Dobra, 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 koniec z miłym gościem. Załóżmy, że to ten pistolet... Nie, ja nie chcę pistoletu, ja chcę karabin. Ja chcę karabin... Okej. To była akcja mega lamerska. Ale że uczę się na własnych błędach, więc prawdopodobnie poprawię się. O ile oczywiście natkniemy się znowu na te same zombiaki. Dobra, jesteśmy z powrotem. Trzeba się uleczyć i do tego apteczkę. No jej, znowu głos zaczyna mi siadać. Nie jest to dobre, nie jest to dobre. Prawdopodobnie nie nagram dzisiaj wielu odcinków, być może dwa, góra. Zobaczymy, jak będzie sytuacja z głosem. Bo nie chciałbym też pijać wam do ucha. Wydaje mi się, że jest troszkę jaśniej teraz, ale... Okej, znowu dostaliśmy w nagrodę medyczne czary-mary. Właściwie, dobrze, strzelba, okej, może być. Jeżeli chodzi o taką widoczność, to jak najbardziej strzelba. Chociaż zastanawia mnie, jaką celność mają zombiaki w takich warunkach. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że na taki mój rozum, że... Ups, co to jest? Coś tutaj było, ale... Okej. Coś tu leży. Szkielet? Hello, co to jest? Artefakt na pewno jest na samym drzewie. Mógłbym się na nie wdrapać ze wzgórza. Mam tylko nadzieję, że nie ma tam mutantów. Szkoda, że po kłótni z Kardanem i Stogiem musiałem się tu fatygować sam. Ale kiedy przyniosę artefakt, to zobaczą, że miałem rację. Okej. Chyba teraz trafiliśmy na kawalarza, zdaje się. Towarzysza Kardana. Niech tylko zobaczę to PDA, ale prawdopodobnie tak, na 99% tak. PDA kawalarza, dokładnie tak. No dobra, czyli mamy nieciekawe wieści dla Kardana. No ale nic to. Czyli być może jeszcze gdzieś tutaj znajduje się ciało Stoga? Nie wiem, nie mam pojęcia. To znaczy prawdopodobnie oni się rozdzielili, ale... Gdzie jest ciało tego drugiego? Nie wiem. Artefakt na drzewie. Dobra, teraz wy mi powiedzcie, które to może być drzewo. On zginął tutaj, więc prawdopodobnie to może być tu. To może być anomalia sosnodąb. Nie wydaje mi się, żeby na innym drzewie możliwa była jakikolwiek artefakt. Smutno, chłopie, skończyłeś. Tylko pytanie, czemu ty jesteś nagi? A może lepiej w to nie wnikać. Dobra. Mamy naszą anomalię. Ja tutaj zapiszę grę. Teraz musimy znaleźć punkt, w którym moglibyśmy się wspiąć. Ta, nie wiem, to gałąź? Pień. Ten pień wydaje się być pod dobrym kątem. No ale zobaczymy. Zobaczymy, bo nie każda droga jest tutaj dobra. No proszę. Już jakieś artefakty są na dole, prawdopodobnie, przypuszczam. Tędy raczej się nie dostaniemy. No właśnie, to jest ten problem, bo w nocy naprawdę bardzo tutaj ciężko znaleźć drogę, ale jakoś idzie. I to jest tam, tędy raczej nie wejdziemy, czy może wejdziemy, spokojnie, nie chciałbym się ześliznąć. O Jezu! Okej. Aha. Dobra. Druga porażka. No właśnie, to jest życie stalkera. Niebezpieczne.
No ale dobra, to nie chodzi o życie Stalkera, tylko tyle, że ja popełniłem po prostu głupi błąd i... No właśnie. Słaba widoczność, głupi błąd i tak właśnie się to kończy. Ale dobra. Spróbujmy jeszcze raz. Spróbujmy jeszcze raz. Czy ja teraz poszedłem inną drogą? Prawdopodobnie tak, ale... Okej. Wiemy, że na dole są anomalie. Tam też są artefakty. Ciekawe jakie. Swoją drogą ciekawe jakie artefakty. Nie, nie, ja nie chcę. Ja chcę cały czas mieć... Dobra, spokojnie. Jesteśmy blisko, albo mi się wydaje. Albo to jest szczyt, albo... Jest! Jest, moi drodzy, udało się nam. Co to jest? Co my takiego dostaliśmy? A czego nie dorwał kawalarz? Kulebiak. Regeneracja zdrowia plus 4, ale promieniowanie plus 2. Cholera, czemu wszystkie artefakty muszą generować takie promieniowanie? To mnie bardzo, bardzo mnie to irytuje. Trzeba znowu znaleźć coś, właściwie nie znowu, tylko trzeba znaleźć coś, co niweluje to promieniowanie. Ale tutaj może być ciężko. No ale dobra, na razie jest ok. Na razie jest ok, mamy artefakt. Jest to stosunkowo rzadki artefakt powstający w miejscach silnie skażonych chemicznie. Jest on ceniony ze względu na możliwość leczenia dowolnych ran w ciągu sekund. Z nieznanych powodów naukowcy rozprzestrzeniają wśród stalkerów pogłoski, jakoby modyfikował kod genetyczny właściciela. Emituje promieniowanie. Z nieznanych powodów. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi pewnie o pieniądze. A na dole chyba zebrała się już niezła sfora psów. Albo przynajmniej gdzieś w pobliżu. Ile mamy jeszcze do świtu? Na pewno dużo. Jest 22.40. Dobra, ja tu zapiszę grę. Chociaż prawdopodobnie to jest błąd, bo... Teraz musimy być bardzo, bardzo ostrożni. Bo nie mam pojęcia, jak stąd zejść. O to chodzi. O to chodzi. Czy my tu możemy spokojnie... Zejść? Możemy. Okej. Okay. Weszliśmy na kubkę tych gałęzi. Teraz sobie zejdziemy tędy. I... Powoli, powoli, powoli. Moglibyśmy zejść tu. Okej, okay, nic nam się nie stało, żyjemy. I jesteśmy już blisko, dobra. Jesteśmy blisko. Ale to nie wszystko, co ta anomalia ma do zaoferowania. Ja bym bardzo chętnie zobaczył, co jest tam na dole. Na dole mamy chemiczne anomalie. Jak u nas... Odporność na obrażenia chemiczne. No dobra. Nie jest to najwyższy poziom, ale może nie będzie tak źle? Żebym ja tylko widział, albo żeby... O, właśnie, właśnie. Żebym ja tylko znał granicę tej anomalii. Widać to, aczkolwiek słabo. Trzeba się przyjrzeć. A ja bym bardzo chciał ten artefakt zdobyć. Bo może mieć właściwości... ochronne, jeżeli chodzi o uparzenia. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No, jesteśmy przeciążeni. To niedobrze, ale nie szkodzi. Nie szkodzi, dobra. Wejdziemy sobie tutaj na drzewo, tak żeby nas nic nie dorwało w razie czego. I przyjrzyjmy się, co my takiego znaleźliśmy. To był kulebiak. Kulebiak był na drzewie. I kamienna krew. Czerwonawa formacja z prasowanych i skamieniałych roślin, gleby i szczątków zwierząt. Może częściowo neutralizować chemiczne trucizny. Emituje promieniowanie. Okej. Okay. Jakoś mnie to nie dziwi, że to emituje promieniowanie. Nic nowego. Dobra, tylko co nam... Dobra. Zobaczmy może, czy coś jeszcze tutaj jest. Albo może posilmy się. Weźmy sobie konserwę. Dobra, nie wydaje się, żeby cokolwiek było. Najwyraźniej to był tylko ten jeden artefakt plus kulebiak na drzewie i to by było na tyle. Chyba weszliśmy w pole rażenia. Dobra. Wygląda to, że to wsio. Tak teraz patrzę na naszą minimapę, widzę, że w pobliżu jest... trzech wrogów. Albo sprzymierzeńców, nie wiem. Na razie nic się nie pokazuje, więc jestem o to spokojny.
Dobra, to chyba byłoby wszystko tutaj. Okej, daliśmy sobie radę w takich warunkach, więc jest dobrze, nie 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 jest dobrze. Okej, przed nami są prawdopodobnie zombiaki. Dobra, przepraszam, jeśli nic nie będziecie widzieć, ale na razie wolę się ukryć. Na 99,9% są to zombiaki. Dobra, teraz ryzykowny krok, ale zapisuję grę. I albo mi się wydaje, albo słyszę pijawkę gdzieś. Dobra, niesamowita kakofonia dźwięków. Dobra, nic nie widać. Powoli, powoli, powoli zniknęło. A ja zaraz do was wracam. Dobra, już jestem z powrotem i celu dalej nie widać. Celu dalej nie widać. Nie mam pojęcia, gdzie jest. Jeżeli trochę pohałasujemy, pewnie zwrócimy ich uwagę. Ale też nie do końca o to mi chodzi. Dobra. O Jezu, gdzie ja wlazłem? Jakieś krzaki. No dobra, trudno się mówi. Jest... Okej. Są naprzeciwko. Idą chyba do anomalii. Prosto w anomalii się władują. Więc może nasza interwencja nie będzie tak bardzo potrzebna. Dobra, sprawdźmy, gdzie oni są. Cholera, w ogóle ich nie widać. Przeszli sobie przez anomalię, jak gdyby nigdy nic. Okej. Więc nie będziemy się nimi interesować. Ja teraz chciałbym wrócić gdzieś na drogę, czy może gdzieś w rejony, które bardziej znam. I w których się orientuję. Dobra, tutaj już kiedyś byliśmy, okej, poznaję. Powróćmy teraz do Skadowska, co? Przydałoby się. Możemy iść sobie tędy, co nie byłoby takim głupim wyjściem. Dobra. Przejdziemy się tędy. Okej, cały czas prosto. Jak słodko śpi. Czy to my go uśpiliśmy, czy ktoś inny? W sumie to nie ma znaczenia, najważniejsze i tak jest nieszkodliwy. Czy tam jest stacja benzynowa? Nie, tak. Okej. Dobra, trochę się przebiegnę. Nie powinniśmy wpaść w żadną anomalię, bo tutaj nigdy ich nie było. Dobra, chyba najgroźniejsza będzie przeprawa przez bagna. Mamy Szewczenko i mamy Skadowsk. Dobra, w sumie możemy iść w tą stronę, albo możemy iść drogą. I potem tradycyjnie po gazociągu, po rurociągu się kierować. Dobra, zróbmy tak. Zapiszmy grę i kierujemy się ku przygodzie na bagnach. Okej, już to widzę. Jak coś wyskoczy, to będzie naprawdę zawał. Cholera, woda, dobra. Okej. Cisza, spokój. Mamy jakiś kamień, na który się wespniemy. Nie widać nic. Okej, na naszej drodze żadnego zagrożenia, przynajmniej teoretycznie, więc możemy iść sobie w tą stronę, żeby tak naprostować nasz kierunek. Na Szewczenko. Dobra, sześć osób, sześć stalkerów. Nie wydaje mi się, żeby to byli bandyci. Nie. Dobra. To
to są nasi. Albo wiecie co? Czekajcie. Gdzie jest? Tu jest. Okej. Myślę, że zatrzymamy się tutaj na noc po prostu. I rano ruszymy trochę dalej, ponieważ jeszcze jest parę miejsc, w które chciałbym zajść. No przynajmniej jedno takie miejsce, w które chciałbym zajść, i jest ono dosyć blisko Skadowska. No, względnie blisko. Właściwie to są te jaskinie z anomaliami ognistymi. I myślę, że zwiedzimy je sobie w następnym odcinku. Myślę, że czas po prostu pochodzić po zonie i właściwie po tym obszarze i zbadać jeszcze to, co nie obadaliśmy. Ale tej anomalii się boję, przyznam szczerze. Tej anomalii się boję, bo nigdy jej nie zwiedzałem, nie mam pojęcia, jakie zagrożenia tam są oprócz promieniowania zabójczego na pewno. Tutaj byliśmy? Anomalia kocio? Tak, byliśmy. Być może jakieś artefakty się tutaj odrodziły, ale nie będziemy tej anomalii już zwiedzać, bo w końcu tutaj byliśmy. Czy jest jeszcze jakieś miejsce, którego tutaj nie zwiedziliśmy? W sumie tak. Zakład utylizacji odpadów. Tutaj też nie byliśmy, więc jeszcze jest to zwiedzać. Jeszcze jest to zwiedzać. Także w najbliższym czasie do Janowa się raczej nie wybierzemy. Dobra, pójdziemy sobie na pięterko i tam sobie po prostu odpoczniemy. To znaczy nie ma tutaj możliwości spania, jeżeli dobrze pamiętam. Co jest właśnie trochę dziwne, bo lokacja wydaje się akurat idealna na to, żeby urządzić tutaj sobie nocleg i żeby dać możliwość odpoczynku graczowi, no ale cóż, ale nie. Dobra, kolega sobie... Trochę się, kolego, przesunąłeś, ale dobra, spoko. Nie, nie możemy tutaj spać, ale nie szkodzi. Nie szkodzi. My się tutaj zamelinujemy na noc i zobaczymy się rano dnia następnego. A póki co, bywajcie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!